Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony SmallBigThePlayer, a to jest już kolejny odcinek z gry Knack, nie powiem który, bo nie pamiętam. A więc tak, jesteśmy w rozdziale 12 i drugim chapterze tego rozdziału. Lokacja, latający statek Wiktora, nazwa, koniec ze skradaniem się, a więc okej, kontynuujemy naszą przygodę i lecimy. Koniec ze skradaniem się, w poprzednim odcinku się skradaliśmy, graliśmy tym Knackiem, nie pamiętam jak on dokładnie się nazywa, ale graliśmy tym Knackiem, TAJNAKiem, o dokładnie tak, TAJNAKiem. Więc w takim razie teraz po prostu biegniemy, zbieramy wszystkie kamienie słoneczne i będziemy walczyć, zwyciężyć. Jesteśmy na statku Wiktora, to wiadomo, okej, więc gincie, o tak powiem dokładnie, proszę bardzo, można, wszystko się da. Te kamienie słoneczne, tutaj pewnie życie w tym miejscu właśnie, więc elegancko, nie, to, tak, to jest życie. Też mam full i miałem, a może mi troszeczkę się dodało, nie wiem nawet, ale mamy to, mamy, więc tak, trzeba jakoś ich tutaj, wow. Pomyliły mi się klawisze, niedobrze. Dawaj, jest pięknie. Jest zapis, elegancko, o to chodzi. Czyli jesteśmy już tutaj, a więc tak, jest droga na prawo i droga na lewo, zapewne musimy pójść na lewo, żeby znaleźć tajne przejście. I o to właśnie chodzi, ciekawe co, czyżbyśmy mieli wykrywać sekrety w ostatnią część? Czyżby to nie jest to, to mamy jakąś część. Relikt akwamarynowy. Jeszcze 7 sztuk i będziemy mieli większą siłę pięści ciosów Knacka. Większą siłę, silniejsi będziemy. Wow! Więc w sumie fajnie, ale ja chcę wykrywać sekretów. Może jeszcze do końca gdy uda się go znaleźć. Zobaczymy. Jak na razie lecimy przed siebie. Tutaj jest przeciwnik. No, przynajmniej zregenerowało mi się życie do pełna, więc w sumie dobrze, zginąłem. To było wszystko w planach. Nie myślę, że ja to zrobiłem specjalnie. A może... Kto to wie? Nie. Tutaj powiem wam, że naprawdę tak prosto na nich wbiegłem, wparowałem tak na nich i zadziałało. Oberwałem, ale zadziałało. To też się liczy. Tylko tutaj nie ma żadnego zapisu, więc trzeba teraz się spiąć i po prostu jeden skok jeszcze i po prostu tutaj wygrać. Dojść do zapisu, dokładnie. Bo już całkiem duży kawałek drogi, całkiem przeszliśmy. Więc tutaj ten pan mnie pokonać po prostu nie może. Bomba poleciała, ale nie ma się co bać. Kolejna bomba, lecz niestety już swoją wirowaną pięścią, czy jak to tam się zwie, pokonał nas ten wielki robot Wiktora. Więc no niestety musimy robić to od nowa, więc jeżeli teraz zginę, albo jeszcze raz następny, to już zrobię cięcie. Mam nadzieję, że do tego nie dopuszczę. Zobaczymy, a jak na razie musimy po prostu znowu tam do nich. Nie mogę tutaj skoczyć, to jest denerwujące. Zwykle w grach da się takie miejsca przeskakiwać, a tutaj tylko można spadać w dół w takiej przestrzeni na przykład. O, tragedia. O, kolejna tragedia. No powiem wam, że będzie naprawdę ciężko, ani jednego kamienia słonecznego do użycia tej mocy. Chociaż może, tylko że ja nie wiem, czy to warto używać. A no właśnie tak. Dobra, niszczymy go. Szybko, pięknie. I teraz z tego dawaj, uciekaj. Jest! Elegancko, o to chodziło. Więc tylko teraz przetrwać. Nawet nie mogę użyć kamienia słonecznego, bo mi się nie załadowało do końca, więc trzeba uważać i myślę, że tutaj będzie zapis i chyba tak będzie, gdyż naładował nam do full HP, zdrowia. Jest i zapis, mamy filmik. Pięknie. Chyba się śpieszyli. Zapomnieli o podłodze. Muszą być zabezpieczenia dla tych, co zbudowali ten latający pałac. Aha. Lewitatory. To jest właśnie to. Gotów na próbny lot? Raz. Dwa. Skacz! No chodź tak! I mamy sprawiedliwość. Ja nie dostałem. Szkoda. Oj, patrzcie jak... O, ale mnie to znosi, spokojnie. Dobra, to tego zostawię. Tu czekaj, biegnij, tak. One nie są takie łapy. Ajajaj, no tak myślałem, że to mi nie pójdzie. Trzeba bić wszystkich po kolei. Wow, nie tutaj. Trzeba bić wszystkich po kolei chyba i dobić te uniki jeszcze dodatkowo. Okej. Ataku... A ja ich mogę chyba przesunąć, zepchać tak jakby. Wow, żebym sam prędzej nie spadł. A nie, nie mogę. Chociaż nie, no może i... Wow. Nie, spokojnie, spokojnie. Tak, o, jest pięknie pogodany. Mam ich na 2 strzały. Jak... O, no i to nie było zbyt dobrze zrobione, ale do... Okej, unik i ciachamy go. Niż. Pięknie. Po prostu elegancko. Wiecie, to zakończenie tej walki to było wspaniałe. Też tak sądzicie? Może i tak, to wie. Dobrze, w takim razie udajmy się tutaj dalej. I cóż, jest życie, no to w sumie fajnie. Jest życie, to jest git. Okej, tutaj mamy... O, tu się zapada. Aha, tutaj mamy taką... Była tam taka grubsza jakby... Rura, a tam są przeciwnicy. O, ludzie. To nie będzie takie proste. Oto mamy taką rurę, jak tu jest właśnie. Nie! No i popatrzcie, nie jest przeciwnik trudny, nie jest tutaj, nie są żadne supermoce do pokonania, tylko zwykła podłoga, której niestety nie ma. To jest nasz największy wróg w tym właśnie oto momencie, więc trzeba go pokonać, przezwyciężyć. Mam nadzieję, że się uda. A nie ma tak lekko, nie ma. Czyżby dokładnie tak, bez utraty życia doszliśmy do takiego dalekiego momentu. Tu już straciłem, ale już i tak jest dosyć dobrze. Okej, dawaj. Nie dam ci się zaatakować, nie ma tak łatwo teraz. Wcześniej to mogłeś mnie odbić, ale teraz nie pozwalam, gdyż mam zamiar dojść do końca. Jeszcze może zdecyduję, żeby użyć sobie kamienie słoneczne. Tego jeszcze nie wiem, się zobaczy później. Jak na razie bierzemy relikty, bierzemy kamienie, energię słoneczną, jak tam zwał, tak zwał. Idziemy przed siebie, najpierw pokonamy sobie szybko tego pana, lecz niestety, jak sam widzieliście, używam tam następnym razem kamień, energię słoneczną, o tak. Dokładnie, więc tak być nie może, żeby takie coś zepsuć, żeby po prostu nie trafić na jakąś platformę. Ajajaj, dobrze, skupię się, chociaż co tu się skupiać, trzeba grać, zwyciężać, o i pięknie, i o to chodzi. Teraz sobie biorę kamienie słoneczne i tam na tamtych dwóch je po prostu użyję, a co się będę ograniczał, a co nie, no właśnie, dokładnie, więc pięknie. W takim razie tutaj weźmy sobie już te życie, niech będzie, dają to biorę, w takim razie... W takim razie zacznijmy po raz ostatni, jak tym razem mi się nie uda robić cięcie, chociaż naprawdę wolałbym tego uniknąć. A czemu? Gdyż tak po prostu bym chciał, się okaże. Okej. Bijemy go pięknie, teraz ten skakać miałeś skakać gościa, a nie jechać na mnie szarżować z tą swoją wielką bronią. To nawet nie było jak jakaś maczuga, tylko to była taka maczuga bez kolców, mechaniczna, no to dobrze, taka pałka, duża. Niech będzie, okej, tutaj spadłem gdzieś tutaj, dobra, tutaj trzeba uważać, okej, udało, już myślałem i używam to i gincie panowie, pięknie, panowie roboty oczywiście, mamy kolejne kamienie, znaczy tutaj przejść ten moment, używam, nie mogę użyć ponownie, okej, nic się nie stało, już popatrzcie, jestem całkiem spory, naprawdę dosyć duży, nie będę tam ryzykował po ten kamień, po tą energię słoneczną, gdyż już boję się, żeby... Nie wracaj taki kawał znowu. Okej, tu jeszcze nie mamy zapisu, ale może już za chwilę będzie. Popatrzcie, już na 1 strzał został pokonany nasz przeciwnik, więc naprawdę fajnie. Jest i zapis, więc pięknie. Rety, telewitatory są w dechę. A no są, tylko że nie mogę się nim pobawić. Ha, no niestety, Knack nie może. Cóż za sprawiedliwość, ale dobrze. Ojejku, będzie ciężko. Dawaj! Jest, udało się. Ten skubaniec... Łoż ty, panie! Nie strzelaj tak we mnie, bo ja się po prostu przestraszyłem ciebie, ale już! Szadrza! Ho! I pokonany został wielki robot! Nawet w nas nie trafił. Dokładnie tak. Tutaj mamy takie coś. Okej, teraz atakujemy. Pięknie. Nie spadli. Wow, on jeszcze żyje tamten. O ludzie. Dobra, ten ubity. Nie wiem, biorę kamień słoneczny i szybko raszuję. Jak to się mówi? Jest. Dobrze. Mniejsza z nim. Jak mogę przejść dalej, to idę dalej. Zostawię go w spokoju. No po prostu nie wierzę w to, co się stało w tym momencie. Czemu ta misja jest taka trudna? Znaczy nie, ona nie jest trudna, tylko czemu ja tak kinę? I coś powiedziałeś? Coś miałeś do powiedzenia? Powiedz mi to po prostu w twarz, a nie wyjmujesz jakąś armatę, która strzela zielonymi kulkami. Dokładnie. Okej. Nie, jest, mam cię, łoż ty skubany, ale unik zrobił, to znaczy ja w niego nie trafiłem, ale można powiedzieć, że to on. Unik. Dobrze, tu będzie ta chwila, tu będzie ten moment, w którym przegrałem wcześniej. Nie skaczę tutaj. Zasada podstawowa chyba, tak mi się wydaje, że nie skakać w takich miejscach jak to. Dawaj, 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 się nie poddawaj, jak ja to mówię. I pięknie! Tam z przodu będzie, tam do przodu będziemy musieli iść, a tutaj mamy takie coś. No powiem wam, że trzeba... O, jakieś też rzucą takie platformy. Okej, na prawo się, do góry się nie idzie, znaczy dawaj, 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 dawaj. Idzie się do dołu. Chyba tak, spokojnie, teraz na lewo! Ło, spokojnie, jest piękne wykonanie, piękne szybowanie, można tak powiedzieć, a więc udało się, nie kliknąłem, okej, elegancko. Wow, i to jeszcze nie koniec, mówię wam. Ty jeszcze żyjesz? No to już nie. Okej, w takim razie tutaj mamy reliktów troszeczkę, bardzo się cieszę. I ty skubańcu, niestety nie oberwałeś z tej mojej serii energii słonecznej, więc mówi się trudno, ale po prostu piękne zakończenie. Tam z przodu, jak widzicie, albo jeszcze nie widzicie, ale już teraz widać, są przeciwnicy kolejni, ale chyba niestety nie zaatakuje nich kamieniami słonecznymi, znaczy energią słoneczną. To nie są w sumie mocne kozaki, tylko jest jeden całkiem. Nie, on nie jest mocny, tylko on strzela tymi laserowymi paskami. Dokładnie tak to się nazywa, laserowe paski. Więc pięknie udało się ich pokonać, a więc tutaj, tam kolejni O, nie dam się, jeszcze tak kombuj, szarżuj. No właśnie, o to mi chodziło. Dobrze, o jejku, spokojnie. Czy jest taka możliwość, że tutaj coś jest? Jest! Kamienie słoneczne, pięknie! I tajne przejście, ale super, ale świetnie. I za chwilę użyjemy sobie kamienie słoneczne, żeby tamtych pokonać. A tutaj jest... Co to takiego fajnego? I to mamy część wykrywacza reliktów. No taka w sumie, tak średnio w sumie, no. Przecież reliktów nie trzeba wyszukiwać, gadżety. Wyposaż, okej, wyposażyliśmy się w to. Dobra. Więc fajnie, niech nam wykrywa te relikty, nie wiem na jakie to będzie działało w zasadzie, na jakiej O, spadł. No naprawdę... Zagadała mi się chyba. Chciałem powiedzieć, nie wiem na jakiej zasadzie to będzie działało, może tak jak w Lego to było, że takie paski się... A nie. Aha, już kapuję. Czyli pojawia się na górze pod tymi kamieniami... A tu blisko na szczęście jestem. Pojawia się na górze... jak jesteśmy blisko reliktów, taki mały... Takie coś, takie... No takie coś jak widzieliście. Ten pojazd leci prosto do Trogdo. Wiktor nie będzie marnował czasu. To ciekawe. Terytorium Gundahara osiągniemy za kilka minut. W okolicach fabryki? Nie. Wiele kilometrów dalej. Chyba że zrobię to tak. Planuje pan uratować Charlotte? Jak nie odzyskamy klucza, to dojdzie do tragedii. Tak, oczywiście. Najpierw klucz. A więc okej, kolejny rozdział, rozdział 12.3 w zasięgu ręki. Lecimy w takim razie dalej, bo odcinek jest jeszcze krótki. No i co to miało znaczyć? Zaatakowałem jakimś super ciosem i mnie zaatakowali. No niech będzie. Dobrze, w takim razie 12.3, czyli albo będzie rozdział, albo będą 3 chaptery w tym rozdziale, albo 5. Zobaczymy sami jeszcze. A więc tak, ciekawe czy 13 rozdział jest ostatnim. Coś mi się wydaje, że tak, ale znowu nie będę mówił, że tak, bo myślałem, że 11 jest ostatnim, a tak nie było. A no właśnie, a tak nie było, więc już siedzę cicho w tym temacie, więc okej, tu jest tajne przejście, więc fajnie. Czyżbyśmy znaleźli wykrywacz sekretów? Niestety nie, gdyż mamy tutaj relikt, kamień słoneczny 3×20. Dzięki moczy... Aha, zwiększyć siłę super manewrów, czy coś w tym stylu. No dobrze, 3×20, więc jeszcze trochę zbierania jest, ale spokojnie, damy radę, na luzie, bez problemu. O, popatrzcie, jak to się pojawia, gdy jesteśmy w pobliżu reliktów, więc w sumie taka lipa, bo te relikty w sumie zawsze widać, chociaż czasami... To jest przeciwnik, myślałem, że to są relikty. O ludzie, pomyliłem się, naprawdę. Mocno, oj, kombo, pięknie. O to chodziło, czy wy to widzieliście, bo teraz z taką ilością życia pokonałem ich, nie poddałem się, tylko się udało. Okej, window w górę i tutaj czeka na nas takie coś, co zaraz się okaże, tam są relikty i się pojawi taki paseczek, taki kwadracik, no. powiedzmy. Na górze po lewej był właśnie fajnie. I szarżuje, znaczy. Pięknie. O to chodzi. Dobra, tutaj pewnie będą te skubańce z tych skrzynek wychodzić coraz częściej. Mogę spaść? Nie mogę. Szkoda, bym sobie spadł i wziął życie. Tutaj z przodu, tak myślałem. Dawaj, dawaj. Pięknie. Ojejku. Ojejku, no tak myślałem, że tak się stanie. No niestety za mało tego życia było. No ale cóż, poradzić można, nic za bardzo, a więc właśnie tak, mówi się trudno i gra się dalej. Okej, szybko na niego trzeba podejść. Nie, jest, już się bałem, że przegram. Idziemy tu przed siebie, tutaj redikty wezmę, w sumie nie potrzebuję ich za bardzo. I tak, najpierw skoczymy sobie na lewo, bo ten strzelający jest chyba nieco gorszy nawet, coś mi się tak wydaje. On nie pada na strzał, myślałem, że on leży, pójdzie na jednego strzała, na jeden cios, a niestety nie. Więc no znowu mi nieco życia zabrali, ale cóż, poradzić mogę. Nic za bardzo, chyba że przegram i zacznę od nowa, ale tego robić nie będę, gdyż nie opłaca... Nie zdążysz! Jest, nie zdążę. Okej, tutaj leci taki strzał, nie leci, aż dziwne. Dobrze, w takim razie mi... Wow, spokojnie, dawaj! Jest, pięknie. Tutaj chyba znowu jest jakaś... A nie, to nie jest winda. Myślałem, że jest winda i będzie znowu zapis, czy coś w tym celu, ale jednak tego nie widać, ale chyba tu będzie zapis. Dokładnie tak. Szukaliśmy już prawie cały statek. Klucz musi gdzieś tutaj być. No i jest. Okej, a teraz go nie widzę. No jaka lipa. No cóż, trudno. A więc dobrze, idziemy najpierw z tego małego. Okej, a nie, ten mały jest teraz duży. Aha, tak to działa. Dobra, to w sumie... A jeszcze ty żyjesz. Nie, nie dam ci... Jajku, oberwałem mnie, ale nic nie stało, w sumie dużo życia i tak jest w zapasie, więc oby jeszcze troszeczkę zostało. Okej, relikty, to mi się... Full... Nic te delikty nie dają praktycznie. Strasznie mało. Okej. Tutaj nie wiem kogo zaatakuje. Może najpierw tego. O, jak już tak weszło, siadło na niego, że tak powiem. To czemu by nie? Okej, pięknie. Pokonani wszyscy. Tutaj jakieś tajne przejście. Dokładnie tak, tylko że tu mamy tylko delikty. Ale popatrzcie, koniec tego życia mało dają. Praktycznie nic. Dokładnie. Więc tak troszeczkę dziwnie jest to zrobione, ale niech będzie. Nie będę się tego czepiał. Z przodu mamy dwóch i może trzeci, dokładnie tak. I może jeszcze tam być czwarty, też te skubańcy. Dawaj, pięknie. Tu nieco trudno będzie. Ciężko znaczy. Nie mam co ich z góry bić, bo to za dużo. Jak dwóch jest, to nie ma sensu. Trzeba ich po prostu na ziemi i tak szybko raz, dwa. O, tu jest zapis, więc świetnie. Przeszło nam dalej, więc też fajna sprawa. Okej, szybko, póki on wsiąść niech wsiada, ale póki zacznie w nas strzelać, na przykład coś w tym stylu. Okej, tego też jeszcze raz wyskok, teraz no... No i ty, ja tak się nie bawię. Okej, pięknie. Relikty mi chyba kamienną jeszcze znaczy samo wzięło do... A nie, nie wzięło. Myślałem, pomyliłem się, wybaczcie. A więc dobrze, nic się nie stało, lecimy sobie teraz tędy. Takie rudy wielkie ogółem. Dobrze, mamy dwóch. Dwóch z maczugami plus jeden strzelający człowiek, więc to będzie dwóch... O, nie zauważyłem. Ale chyba nie oberwałem od niego. Czy oberwałem? Zresztą sam nie wiem. Aha, to jest Lukas i Doktor, więc problemu nie ma. A więc tak, już powoli dochodzimy w tamtym miejscu, gdzie chyba był Wiktor. Tak mi się wydaje, ale chyba on tutaj stał. Ale mogę się mylić. Ale my idziemy dalej. Okej, full zdrowia. Więc też fajnie. Okej, tak. Tutaj po prawej stronie nic nie widać, więc lecimy tutaj do przodu i tutaj coś chyba będzie. A no i jest. Podstęp! Rzeczy samej. Katrina zginęła wskutek waszej żałosnej interwencji. Teraz wasza kolej. Jest jeszcze czas, Wiktor. Możemy to skończyć, nim rzecz wymknie się spod kontroli. Nikt więcej nie musi ginąć! Wystarczy! Na każdego przyjdzie kolej. Gdyby Katrina odeszła, realizując nasze marzenia, byłaby to piękna śmierć. Lecz zmarła na próżno! Tak jak wy teraz. Żegnaj, doktorze. Nie! Chłopcy, zostawcie ich mnie. Doktorze, wróciłeś. Obiecałem. Pora was sobie przedstawić. Oto mój asystent Lukas. Witam. Wiele o pani słyszałem. A to jest Knack. Ostatnim razem nie mieliśmy okazji się przywitać. Miło mi. Najdroższa, wybacz ten pośpiech, ale jeśli w porę nie dotrzemy do kopalni Trogdo, nastąpi koniec świata. Czy są tu gdzieś może jakieś pojazdy latające? Podoba się wam? To był mój ostatni projekt dla Gundahara, nim dowiedziałam się, co kombinuję. Wspaniały! Niezła broń, no. Wkrótce nam się przyda. Doktorze, jest pewien problem. Gobliny zabrały wszystkie swoje skarby, nie mamy reliktów, by zasilić machinę. Może uda mi się jakoś temu zaradzić. Tak? Czy mógłbyś... Przeklęty głupiec! Okej, a więc zaczynamy rozdział 13 Ziemię nie czyje. Czyli coś mi się wydaje, że to jest ostatni rozdział w grze. Ale oczywiście pewnie jest mi dobrze. Ja się w tym momencie z wami pożegnam. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, wchodźcie na fanpage'a. Trzymajcie, cześć!